Witam Państwa po przerwie. Moimi kolejnymi gośćmi są Sylwia Kowalska i Michał Gołębiecki z organizacji studenckiej Erasmus Student Network. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam na początku zapytać, to takie pytanie, którego odpowiedź będzie skierowana do osób, które nie do końca kojarzą, czym jest w ogóle Erasmus Student Network. Tak więc nasza organizacja zajmuje się studentami, którzy przyjeżdżają do nas tutaj do Szczecina studiować w ramach programu Erasmus+. I mówię tutaj o naszej sekcji, to jest ISN Szczecin, która zajmuje się pomocą, począwszy od takich podstawowych, prawda, problemów, skończywszy na, nie wiem, różnego rodzaju formalnościach związanym z uniwersytetem, czy związanym z, nie wiem, organizacją różnego rodzaju wydarzeń, czy to kulturalnych, czy to jakichś innych. Mhm. A czym są te podstawowe problemy? No to takimi podstawowymi problemami, począwszy od, nie wiem, odebrania ich, tych naszych studentów z, nie wiem, z lotniska czy ze stacji, pomóc im w transporcie do akademika, pomóc w zameldowaniu się w tym akademiku, rejestracja w Urzędzie Wojewódzkim, bo taki mamy tutaj wymóg u nas w Szczecinie. Skończywszy na, nie wiem, na takich, pomoc w znalezieniu, w dotarciu na wydział. Mhm. Konkretnego studenta, prawda? A z jakich krajów to są studenci? Mamy studentów z wielu krajów. To jest Hiszpania, Bułgaria, Turcja, Włochy. To są takie najliczniejsze nasze nacje. Na pewno najmocniejszymi są Hiszpania, Włochy i Turcja. Co rok jest bardzo dużo studentów z tych regionów. Ale też są studenci z Niemiec, z właściwie wszystkich krajów europejskich, bo program Erasmus+ się rozszerza na szczęście i dosięga coraz większej ilości państw. I tym wszystkim studentom musimy zaoferować coś ciekawego w naszym mieście, w Szczecinie. Co to może być? Jak próbujecie im wolny czas jakoś tam pomóc? Tak więc my zajmujemy się organizacją różnego rodzaju wydarzeń, począwszy od wydarzeń kulturalnych, poprzez jakieś społeczne, skończywszy na takich typowych eventach rozrywkowych, powiedzmy. Spojrzewszy na to, jaki mamy plan w najbliższym czasie, to choćby dzisiaj z okazji Andrzejek, bo dzisiaj mamy właśnie wieczór andrzejkowy, organizujemy naszym studentom kolację andrzejkową w Nowym Browarze, połączoną z późniejszymi wróżbami, po kolacją zamiar właśnie przeprowadzić różnego rodzaju wróżby, żeby pokazać im tą naszą kulturę, żeby im przekazać coś więcej, żeby zobaczyli, jak to u nas jest, dlatego że andrzejki są takim typowym naszym polskim zwyczajem. Następnie na przykład 5 grudnia z okazji Mikołajek z kolei mamy organizowane wydarzenie. Idziemy na łyżwy z dziećmi i każde z dzieci będzie miało tak jakby przypasowanego studenta z zagranicy i po prostu pozwoli to na taką integrację, dlatego że jednym właśnie z celów naszej organizacji jest integracja naszych studentów, studentów, którzy przyjeżdżają do nas studiować w ramach programu Erasmus+, ich integracja z naszą kulturą, pozwolenie na zapoznanie ich z tą naszą kulturą. Ale te dzieci, o których mówiliśmy przed chwilą, one nie tylko będą mogły zintegrować się i poznać te osoby, które mieszkają w innym kraju, ale też być może usłyszeć po prostu inny język, prawda? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tak więc cel też być może edukacyjny, żeby poszerzyć gdzieś tam te umiejętności językowe, albo przynajmniej właśnie usłyszeć jednak, gdy dziecko usłyszy coś, właśnie będąc dzieckiem, to być może w przyszłości będzie mu prościej się czegoś nauczyć, tak, prawda? Tak, dokładnie. A gdzie mieszkają obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do nas? To są akademiki, tak? Tak, dokładnie. Tak więc w naszym mieście, w Szczecinie, studenci, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, mają przydzielane akademiki. No i dla studentów z ZUT-u jest to dom studenta numer 4, dla studentów z uniwersytetu jest to Kordecki. Mieszkają również w akademikach przy ulicy Chopina.
jednak no, istnieją, są osoby, które wolą jednak wybrać no, prywatny rynek, którzy wolą mieszkać w mieszkaniach i wtedy nasi mentorzy, bo jednym z naszych programów jest program Buddy, to jest program, który ma na celu przyporządkowanie. Studenci z Polski zgłaszają się do nas z taką chęcią pomocy studentom z zagranicy i wtedy każdemu ze studentów z zagranicy jest przyporządkowany taki buddy. I taki buddy właśnie, taki mentor ma na celu właśnie pomoc takich właśnie, czy znaleźć mieszkanie na przykład. Czyli to jest idea takiego wolontariatu dla kogoś, kogo jeszcze nie znamy, ale taka idea może nam też pomóc właśnie poznać zupełnie inne narodowości, prawda? Dokładnie, dokładnie. I to jest główna motywacja osób, które wstępują czy do naszej sekcji, czy to właśnie do programu Buddy jako mentorzy. Chcą właśnie poznać ten język, tą kulturę i to jest bardzo, no to jest super, naprawdę, bo... Czyli ktoś, kto chodzi na nasze wydarzenia i jakby naszym głównym założeniem jest students helping students, czyli pomagamy sobie nawzajem, ale też ci studenci z czasem tworzą jakby rodzinę, więc chodzą wszędzie razem, gdzieś tam znamy się bardzo dobrze, razem poznajemy nasze kultury, gdzieś tam my staramy się zawsze im pomóc, pokazać, że Polska jest fajnym krajem, że tutaj można wracać, że to jest turystycznie atrakcyjne miejsce i naprawdę razem świetnie spędzać czas i tak to naprawdę wygląda. Ale trzeba wspomnieć, że nie tylko Polskę pokazujecie, ponieważ ostatnio byliśmy świadkami tego, jak w klubie Rocker odbyła się impreza amerykańska domówka. Na czym to polegało? Tak, to skąd pomysł na Stany Zjednoczone akurat? Akurat mieliśmy taki plan, żeby to było też trochę na fali, że były, jak pewnie wiesz, bo słyszałem, że masz jakieś tam korzenie z tych rejonów. Była fala tego, że były wybory Stanów Zjednoczonych, cała Europa też śledziła, co tam się działo, więc to był taki trochę na fali temat. My mieliśmy dużo atrakcji związanych właśnie z tamtą kulturą. To jest zawsze chwytliwy temat, więc zainteresowanie było duże. I tam też były dostępne różne potrawy typowe dla danego rejonu. Zresztą mamy, nie tylko chcemy integrować studentów, którzy gdzieś tam przyjeżdżają do nas na wymianę Erasmus, ale cały ten międzynarodowy Szczecin, żeby gdzieś tam chodził i spotykał się z nami. No dobrze, a czy myśleliście o tym, aby zrobić imprezę typowo polską i na przykład zaprosić zespół pieśni i tańce, aby pokazał nam ludowe kroki, ludową muzykę, czyli tak podejść rzeczywiście ze strony patriotycznej, pokazać, kim my jesteśmy jako osoby mieszkające, pochodzące z Polski? Oczywiście, mamy nawet taki projekt jak Show Me Your Country. Gdzieś tam co tydzień albo dwa w Hormonie spotykamy się i każdy kraj prezentuje jakiś krótki film, który jest reklamówką danego państwa. Wychodzi to bardzo fajnie, jest duża mobilizacja, mamy jakieś nagrody na to. I zaczynaliśmy tak, że faktycznie my pokazywaliśmy, że Polska jest fajnym krajem, jak to wygląda z dziedziny sportu, muzyki, tradycji, historii, bo też nam zależy na tym, żeby poznawali naszą kulturę i tradycje. I ty też mówisz tutaj o jednym takim konkretnym wydarzeniu. My z kolei jakby tak całą swoją energią, całym swoim planem działania staramy się cały czas wpajać w nich takie zamiłowanie do naszej kultury. Każdym naszym wydarzeniem, czy to wyjściem do, nie wiem, do filharmonii, czy do teatru, czy właśnie spotkanie z dziećmi, jak wcześniej wspomniałam. To jest takie coś, że chcemy pokazać im się z jak najlepszej strony i chcemy, żeby ta kultura im się spodobała i żeby miło później wspominali nas i mogli wrócić. Czyli z jak najbardziej przyjaznej strony pokazujemy Polskę i robimy to po to, aby ci studenci czuli się tutaj po prostu dobrze, tak jak wśród swojej własnej rodziny, nowej studenckiej rodziny, ale ile oni tutaj spędzają czasu, ponieważ możemy mówić o takim czymś w zakresie 2 miesięcy, ale też pół roku, prawda? Pół roku? No to wszystko zależy od tego, czy dany student, bo należy wspomnieć, że Erasmus Plus, w ramach programu Erasmus Plus można przyjechać zarówno na studia, jak i na praktykę. Praktyka to jest 2 do 3 miesięcy, z kolei studia to jest 1 semestr bądź 2 semestry. I w czasie roku akademickiego generalnie studenci przyjeżdżają głównie na studia, więc jest to albo 1 semestr, albo 2 semestry, czyli na pół roku bądź na cały rok. Czy zdarzało się już tak, że ktoś po odbytym tutaj Erasmusie przyjeżdżał do Polski, ponieważ tak mu się tutaj spodobało? Co roku. Tak, co roku przyjeżdżają studenci do nas, tak.
Ja mogę dodać od siebie, że jakby też moje doświadczenie w tej organizacji jest długie, bo jestem praktycznie od początku powstania tej organizacji u nas w mieście w Szczecinie. I jest wiele przypadków takich, że nawet zostawali tutaj na dłużej, w sensie, że do pracy. Mam całą masę znajomych, którzy poznali kogoś, swoją drugą połówkę tutaj, albo pracują teraz. Czyli zdarzają się różne rzeczy. Tak, więc teraz... nawet wracają, żeby tutaj znaleźć pracę, to jest niesamowite. Tak, teraz w marcu nawet przyjeżdża chłopak z Włoch, który znalazł tutaj w Szczecinie pracę i miłość swoją drogą i przyjeżdża tutaj i będzie mieszkał. Dobrze, na koniec powiedzmy jeszcze o imprezie dzisiejszej, ponieważ to również jest impreza skierowana do międzynarodowych studentów, oczywiście też tych ze Szczecina. Oczywiście, mamy dzisiaj imprezę Hippie Party w Rockerze, to jest po naszej kolacji andrzejkowej, która też jest dla nas bardzo ważna, bo chcemy pokazać tą naszą tradycję andrzejkową, że wróżymy, jak to wygląda i na czym to polega. I po takiej kolacji udajemy się do klubu Rocker, gdzie będzie klimat też taki lat 70., 80. Też poniekąd amerykański. Też poniekąd amerykański, ale każdy to kojarzy. Mamy się dobrze bawić i zapraszamy wszystkich, nie tylko studentów z zagranicy, bo chodzi o to, żeby wszyscy, którzy mieszkają w Szczecinie, przyjmowali naszych gości jak należy. Otwartymi rękoma. Tak. W takim razie dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli Sylwia Kowalska i Michał Gołębiecki z organizacji studenckiej Erasmus Student Network. Dziękujemy. I do zobaczenia wieczorem. Do zobaczenia, a ja zapraszam Państwa na krótką przerwę.